dzień dobry ze z państwem. Uposledzony krab, graf Kramycki. Godzina 15. Środa i proszę zobaczyć 600 gracy na toku dzio, toku dzio, no można grać. Co ja mogę powiedzieć? Można grać. Jest z kim grać. 600 gracy to całe EMA. Nawet chyba by nie wystarczyło. A tu se po prostu ludki pykają. No globalizacja, no z całego świata. Co to w tych kamyckach dzisiaj się wydarzy, to ja nie wiem. Ręka z dwiema dorami, ponadprzeciętna. Zostałem namaszczony przez mur, bo naprawdę dwie dory, ja wiem, że tu są czerwone piątki, ale dwie dory mimo wszystko to jest rzadka sprawa. Mam tylko jedną słabość, pęcan. No a restarian meny i tutaj nawet mam sanpona wbudowanego, więc szansa na perfekcyjny i santen. No a tymczasem ojary. No i to się raczej skończy defensywą, tylko nie ma na razie czym bronić. O, rozwiązał mój problem. Jak to mówią na Podhalu, wygrana dobra na wszystko. Cumo dobre na wszystko. No pro, a teraz trzy dory, no. Ktoś mi tu zarzuci, że co ty krabie gadasz, no jak dwie dory na ręce, to jest rzadki widok, jak ty masz dwie miałeś, a teraz masz trzy, a tu jest daburici. No ale to wyjaśnienie jest proste, no ten ho jest ustawione, to wiadomo od lat. I już wielu badaczy madzianowych statystyków i tak dalej już to wiedzą, no więc ludzie przebudźcie się. No i co, no nie ma czym na razie. Mam cztery dory. Będę po prostu ignorował to rycy na razie. Troszkę słabo z parą. Nie ma z tego pary zrobić. Jakby się jeden so podwoiło, byłoby super. Trzy so jeszcze lepiej. Trzy so jeszcze lepiej. No i muszę zagrać z dorę. Czy to już? Mogłem spróbować tak troszkę naokoło. A tylko teraz ta trójka już tutaj psuje mi cały obraz. Bo już tutaj trzy sejs jest furytene. Teraz bym musiał dostać parę z tej trójki. Też w sumie mógłbym otworzyć. Tak zrobić. No nie przejdzie, nie przejdzie. I dostałem po uchu, no. W ucho mi strzelił równo. To jest i santen. No, po prostu go zatrzymam. Mógłbym mieć stronę taniała. Na tak wczesnym etapie. Ale zagrajmy prosto. Kształt był rozwojowy tu od strony manów. Zajęłoby to pewnie ładnych parę kolejek, ale bym może doszedł do jakiegoś, do taniała, do pin, może nawet do pinfa. Kto wie. A tymczasem rycy, zobaczymy.
i Suzy łapcia się zrobiła. O, myślę, że teraz szanse na wygraną rosną znacznie. Nie ma się za bardzo czym bronić. Zeka jest płytka, niewiele tutaj w tej zece jest. Jakieś tam otocaki, jakiś glon, ośmiornica może. Nic więcej. Rom! No. I to Suzy. Był Suzy Sampon. Na dwie. No! To wstyd! To wstyd! Oj, kajam se, Toymen. No wybacz, no taka jest gra, no. No i krabik psyfarcił, no, no i wskoczył se na trzecie miejsce. Blisko teraz znowu jest wszystko. Zobaczmy, na razie jest głęboki debiut, tylko 3 bloki, ale ukipajów mam pod dostatkiem. Z ich jakością, no, gorzej. Ale nie jest też dramatycznie, trójecki nie są złe. Ósemecka też nie jest zła. No i pojawiła się szansa na Dabuton, który z chęcią wezmę. Nic innego meldować nie będę, Rianmenów nie wolno meldować, bo nie mam jeszcze pary. Nie wolno meldować najlepszych kształtów. Dobra, pozbędę się tej trójki. Mam 3 Rianmeny. O pary jest bardzo łatwo, na, mając tylu kandydatów do pary, no to myślę, że nawet jak się w Rianmeny zrobi, to nie będę płakał. A tu lecimy po 5800. To jest dosyć dobre. O, jak ładnie. Bum, pęcanik. Po set. Dabuton ukryty i Dora. No pięknie. Pięknie. I teraz tak myślę Cyrianmena meldować. Bo tu już będzie i Santen wtedy. Tego z Dorką Rianmena to by se może wzięło nawet. Ula la, ula la. No i tutaj w pinach z jedynki dwójki mogę mieć jedynka, dwójka, czwórka i piątka. Bo to działa jak on rękę i też. I mogę sobie parę tutaj stworzyć. 4-7 jest słabe. Zauważmy, 4-7. Tu mi się ta czwórka nakłada, więc te many nie wyglądają za dobrze. No ja zrobię sobie tanki dama. Idź! Simoca chyba dwójki nie ma, Toymen nie ma, Kamica chyba też nie ma dwójki man. Może se cumnę? O! Oj, 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 oj! Oj, 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 oj! No pięknie! Znowu farcik. Trzeba się cieszyć z takich zwycięstw, dopóki się jest w dziokiu. Bo to w toku dzion zależy od graca, jak się trafi jakiś tam czwarty dan poniżej R1900 i to tak czasami grubo, no to nie, to mogą różne cary mary robić. Ale jak już się gra tam piąty dan R1950-60 czy nawet więcej, no to proszę państwa, to już takie rzeczy się nie zdarzą. Chyba że gościu ma, jak gościu ma dobry powód, żeby zrzucić taką dwójeczkę czy coś, no to zrzuci, ale jak nie ma powodu, to nie zrzuci. Tu ja raczej zakładam, że Kamica nie miał powodu. Po prostu skapitulował. No dobra, tą piąteczkę może już. A, jeszcze zostawiam. Tu może Rianmenik przyjść i Peko. Tu mam fajnie te środkowe parki, też mogą przyjść. Rianmeny tutaj se namnożyć. Także rycym, ja nie z głosem rycy. Jak dojdzie 4 man, będę miał rycy taniało za 3900. Nie będzie źle, ale jest dosyć sporo ulepszeń. Dobra, czy ja mogę ze szóstkę rzucić?
Czy se bronić? Ja się będę bronił. To jest gościu na ostatnim miejscu. Dorę mu zrzucił, no. No i to jest, no, już się chłop odbija, no. Już się chłop odbija. Haneman Hunta, proszę bardzo. I blendy się stoczył na dno. Dobrze, no z tą ręką tu będzie technicznie gra. Tu będziemy technicznie grali. Trzeba uważać na każdy odrzut. Na razie posprzątam, a potem się zobaczy. W głębokim debiucie jestem. Póki co. Tak myślę, czy... Ja nie wiem, czy tak się robi. Tak się chyba nie robi, ale zablokuję ten sekwens. Chciałbym posępić na Sansoku. Ale nie na maksa. Już teraz jest dobrze. Już mam bloków 4 i 3 kandydatów do pary. Znakomicie. Wszystko się już wyjaśniło. Ale no nie wiem, czy ten odrzut 2, bo te 2 są tutaj, te na Kabukure, no to było fajne też takie, rozwojowe. Może tą zewątkę manca było zagrać. Zobaczymy, co mi powie Robal. To była jedyna para, więc mogło się tak zdarzyć, że dostałbym sekwensy gdzieś dalej, gdzieś indziej, a tu by, z tego 2 osoby była też para. Też tak mogło być. No ładnie zagrał, no odkusie, Slappy Happy dostał po pysku, ale to nie było szans, żeby takie coś uniknąć. A ty czasem Cito i Santen. Co tu się wyprawia dzisiaj? Ale ja pójdę z ścieżką Honitsu, chyba. Podoba mi się ścieżka Honitsu, mimo że Santen jest wyższy. Jaki skurde nawet Toitoi. Ale Honitsu Toitoi to jest taki... różnica w wartości jest dosyć spora idąc w Honitsu, plus jeszcze mogę otwierać. Także niekoniecznie Honitsu jest wolniejsze od tego Citoya. Hatsu jest zdechł, ale zatrzymam. Teraz tak, co tu brać? Mogę ponować czwórkę, jedynkę, mogę zrobić jeden, trójka ci też myślę, że może być. To jeszcze inny bambusias jest? Jeszcze inny bambusias? Będzie mnie tu kopiował, moją taktykę wspaniałą na to rozdanie. O ludzie. To się może skończyć hakutanki, proszę państwa. No. To już taki typowy odrzut pod Toitoia. Bo straciłem 5-8, so. Okej. No pięknie! No może w końcu ten jednorożec przyjdzie do mnie. Honitsu Toitoi, moje marzenie. Pewnie już kiedyś był na streamach czy gdzieś, ja nie wiem, na pewno, myślę, że się zna... Takame! Joś! Joś! Piękne! No Slappy, tobie coś nie idzie w tym meczu. Oj, ale teraz dostałem łapę. Także ja już powtarzam wielokrotnie, wygrywanie takich rąk cieszy niezmiernie i to nawet już mimo tego, że gram 11 lat, no to cieszy niezmiernie, ale trzeba pamiętać, że tutaj jest niewielki udział umiejętności w takich wygranych. Także trzeba z przymrużeniem oka to traktować i znać swoje miejsce w stadzie. Dwójka lepsza chyba od tej jedynki.
No dobrze, i sam ten jest. Dwójka, ósemka, to jest praktycznie to samo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. A tu jak dojdzie trójka, to czy iść Sansoku? Mi jest niepotrzebny Sansoku. Nawet zrobię Setosaki. I zrobię 3-5-ci albo 5-8-ci, tylko żeby przepchać rundę. Mi jest Sansoku niepotrzebne. Znaczy będzie, ale tu jeżeli chodzi o jeszcze jak miałem tą dwójeckę, nie? To jeszcze w stronę taniałka może iść. Jakbym dostał piąteczkę, to mamy piękne taniałko. Nawet czwóreczkę jakbym dostał, to mamy piękne taniałko. I tu mamy bambusiarza. To jest bambusiarz chyba. I jeszcze może mieć, co może mieć? Cuna może mieć, tak? Trzeba zawsze sprawdzać honory. Jak widzimy rękę, która wykazuje nieregularne odrzuty, to trzeba sprawdzać honory, żeby się nie nadzieć na jakiegoś rona głupiego. Szczególnie właśnie w drugim rządku tutaj już się zaczyna niebezpiecznie. Ale to jest niepotwierdzony bambusiarz. Ja nie mogę powiedzieć z pewnością, że on idzie w te bambusy. Ale są ku temu przesłanki. Ale dorkę sobie tak, dorką sobie pogardził. To chyba Tsumugiri nawet było, nie? I to, był, to jest mocny sygnał, że nie robi Honitsu. Że to jest zwykła rączka. Tak myślę. Raczej by się starał ją jakoś użyć za wszelką cenę, tą jedynkę. No chyba, że ma już tempa i naprawdę mu nie pasuje. No tak, no. Tak, tak, tak. Nie Honitsu, nie Honitsu, standardowo. Ok. 5 bloków jest, czyli debiutu nie ma. Jakucha jest, para jest, wszystko, wszystko jest znakomicie. Dobrze. Ja myślę, że może by się pozbyć tej Akadory. A ja się ją zostawię. Ale jak zrobię pon, no to raczej trzeba już się pozbyć Akadory. Tu jest w sumie szansa na dwa fany. Ale zdobycie tempa jest ważniejsze. A to może być szybkie tempaj. Dwa soci może być proste. 4-6 gorzej, ale różnie to bywa. Ale statystycznie no zrobienie 2 soci powinno być łatwiejsze, no bo dwójka jest mniej przydatna, czyli kamica mi tutaj może chętniej cepnąć. Jedynkę wcześniej odrzucił, pogardził tą strefą kamienną. No, jesteśmy w domku. Tu bym mógł zrobić pon i sępić na 40 fu. Ale po co? Dobrze, przepchnięte. No naprawdę, nie mogę narzekać. Oprócz tej wrzutki będę musiał tam przeglądnąć, czy tam się powinienem był uniknąć tej wrzutki, czy nie. Oprócz tej wrzutki to nie mogę narzekać. No, łapy mur z psyja, czyli mecz sam w sobie nie jest na razie jakimś dużym wyzwaniem. Scenariusz meczowy jest bardzo prosty. Wszystko jest przejrzyste. I to też trzeba uwzględnić w analizie swojej meczowej. Bo mecze się no, mogą diametralnie różnić. Także można sobie taką skalę własną zrobić. No trzecią parę wezmę,
trzecią parę wezmę, ale wolałbym zachować te dziewiątki. Tak. No wiadomo, bezpieczeństwo. I szóstecek się pozbyć jak najszybciej. Także stworzyć sobie taką skalę wyzwań. I super. No i kolejne sypkie tempaj, no. I to jest Tiananmen. I to jest za C900. Niesamowite. Zrobić sobie taką skalę, ja se powtarzam. Zrobić sobie taką skalę wyzwań i ustalić właśnie, które sytuacje nam sprawiają najwięcej trudności. Jaki rodzaj decyzji, w jakich kwestiach nam sprawia trudność. I to widać gołym okiem, nawet jak sobie trenujemy z komputerkiem, jak jest nieograniczony czas na kolejkę, to widać, no gdzieś w których w pewnych momentach się musimy zatrzymać i nie wiemy co zrobić, no i to nam zajmuje więcej czasu, więc takie zawahanie to jest jasna oznaka, że mamy z tym problem. Inną sprawą są decyzje, które no myślimy chwilkę, odrzucamy, a za chwilę ojej błąd, albo zrobimy z rozpędu bardzo, o rąk, zrobimy bardzo szybki odrzut, o 2900, pomylił się ja, zrobimy szybki odrzut, a dosłownie za ułamek sekundy się orientujemy, że to był błąd, czyli rozpoznajemy ten błąd, ale i tak żeśmy go popełnili, czyli to są takie właśnie strefy, gdzie trzeba jeszcze popracować. No i co, pogardzić tą piątką tak od razu? Pogardzę nią. Mam rewolwer. Mam 6 bloków. Najsłabszym jest 5-7 są, myślę. No troszkę się ten mecz przedłuży. No Cuna zostawiam. Cuna zostawiam. Bo to jest szansa na szybkie tempaj. Jak dojdzie 4P z głoserici. Ósemkę może się uda jeszcze jakoś skomponować, ale wtedy bym i tak musiał się pozbyć no Cuna albo tego bloku w pinach. Cun Doradora. Absolutnie nie ma potrzeby rycować. Tu Simocia widzę z trasy, jak Simocia zgłosi ryci, to ja raczej będę się bronił, bo po co mi taka zaczepka. Oj, on jeszcze do tego chyba na pinach bazuje, więc z pinami trzeba bardzo uważać. To też nie jest bezpieczny kamień. Ale bardziej się będę bał pinów ogólnie, od 1 do 8. Dziewiątka też stanowi zagrożenie. A i tak wartość mam naprawdę fajną. 7700. Tak po prostu. Kto wie, czy się Simoca nie wrzuci, bo on, jeżeli on ma dużo pinów, to będzie zaraz jakieś wyrzucał, jak będzie w tempaj wchodził. Może akurat to będzie 4-7 pin. Jakbym zronował kamicę, no to zwijamy manatki, kończymy mecz. Jedziemy na biwak. O, proszę. Szóstkę rzucił. No liczyłem, że się... Ojejku. Podwójne południe Honitsu i 4 dory. No dobrze, że Toymen wygrał. I koniec. Do widzenia, dobranoc. Ale dobrze, że powstrzymał tego blendego. Kurna chata. No dziękuję bardzo, dobranoc.